Witam, z tej strony Rafał. Dzisiaj w odcinku kultowe ciężarówki PRL-u, epoki PRL-u. Więc numer 41 mamy Roman Diesel. Mamy Romana Diesla i Roman Diesel wygląda w ten sposób. Nie man, tylko Roman. Takie trochę, choć dziwna nazwa, na pewno jest wytłumaczenie tutaj tej nazwy. Roman Diesel, rumuński gigant. Więc już wszystko tutaj mamy wyjaśnione. Ro to jest Rumunia, man to wiadomo, man nie, tak mi się wydaje. Więc mamy historię tutaj tego modelu. W następnym modelu, czyli 42, jest Kamaz. Ja jeszcze może pokażę, nie będę go odpakowywał, ale tak dosyć przyzwoicie zrobione. Czy różnie tutaj bywa z tym zrobieniem, że czasami są niektóre są lepsze, niektóre są gorsze, ale spoko. Tutaj jest naprawdę nie jest to, wiadomo, no to nie jest model redukcyjny, taki typowy, jak się buduje i tam są wszystkie szczegóły, ale jak na model kolekcjonerski jest ok. Dobrze, następny to jest Kamaz. Kamaz. Kto jeździł kiedyś Kamazem, ręka w górę? Znaczy ja jako nie kierowca, ale jako pasażer jeździłem. Muszę wam powiedzieć, że tak głośno było w środku, ale tam ogrzewanie działało, czasami się zimą też jeździło. Na Śląsk. Takie przygody. Także, znaczy tym Kamazem, którym ja jeździłem, to on miał tutaj kabinę troszeczkę w innym kolorze i miał odkrytą naczepę. No, czyli bez tej plandeki. Być może jakby to ściągnąć, to też by było, ale miał napęd na 3-osie, z tego co pamiętam, jeśli dobrze pamiętam. Więc mamy Kamaza i tutaj pewnie też mamy historię tej ciężarówki. Czyli ciężarówka do wszystkiego tutaj. Tak to wygląda. Mamy mówienie, tak jak powiedziałem, to niezłe. O, właśnie, dokładnie z taką kabiną. Z taką kabiną. W takim kolorze po prostu ta kabina była. Tym Kamazem, którym ja miałem czasami okazję się przejechać jako pasażer. Jako pasażer. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.